dwie rozprawy, współczesne teorie i nurty wychowania i współczesna myśl pedagogiczna są ze sobą komplementarne. Właściwie można powiedzieć, że jedna dopełnia drugą, a stanowią dość nietypowy sposób spojrzenia na rozwój współczesnej myśli pedagogicznej. Nie są to rozprawy z historii myśli pedagogicznej, tylko z tego, co współczesna humanistyka wytworzyła dla edukacji, dla rozumienia procesu wychowania i kształcenia w ciągu ostatnich 50 lat. Oba tytuły mają swojego wyraźnego adresata. Na pewno współczesna myśl pedagogiczna, która jest taką już metasyntezą, metaanalizą, bardziej pewnie zainteresuje naukowców, bo tam też zastanawiam się nad tym i analizuję to, w jaki sposób prowadzić w ogóle badania nad tą współczesną myślą, jak konstruowane są klasyfikacje, typologie w różnych krajach świata i w jakim stopniu te nasze badania są z nimi zbieżne, a w jakim nawet wykraczają poza, wzbogacając tę humanistykę światową. To ta praca współczesnej teorii i nurty wychowania jest taką książką, powiedziałbym, z której chętnie też korzystają studenci, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, różnego rodzaju placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeuci, którzy szukają także dla siebie inspiracji. I te publikacje adresowane do nauczycieli, do naukowców, do studentów, do przyszłych wychowawców, do rodziców, mają właśnie pozwolić im na spojrzenie na pewnego rodzaju ofertę myśli współczesnej humanistyki, która pozwala spojrzeć na wychowanie z nieco innej perspektywy. Każdy z tych autorów mówi o tym samym, a jednak nie tak samo. I właśnie o to chodzi, żeby tak jak w hipermarkecie, każdy mógł sobie po prostu przejść, dotknąć, przejrzeć, zastanowić się, przeprowadzić jakąś refleksję, czy jest bardziej nastawiony na wychowanie mimo wszystko prowadzące, dyrektywne, autorytarne, wymagające większego nakładu na środków orientacji na dyscyplinę, na posłuszeństwo, czy może jednak dostrzega możliwość i potrzebę w tym dzisiejszym świecie bardzo zróżnicowanym, pluralistycznym i otwartym, możliwość jednak otwierania się na dzieci i młodzież, wsłuchiwania w ich zainteresowania, oczekiwania i potrzeby.